innymi z samym królem Abdullahem II ibn Husajnem. Ponadto wczoraj odwiedził jordańską haszymicką organizację charytatywną, która udziela pomocy cywilom w strefie Gazy. Ilekroć dochodzi do tragedii konfliktu zbrojnego, stolica apostolska nie waha się powtórzyć, że zasada humanitaryzmu wyryta w sercach wszystkich ludzi i wszystkich narodów obejmuje obowiązek ochrony ludności cywilnej przed konsekwencjami takich konfliktów, zauważył tam arcybiskup Gallagher. Wskazał następnie, że niestety ochrona godności każdego człowieka, szpitali, szkół i miejsc kultu gwarantowana przez międzynarodowe prawo humanitarne jest zbyt często naruszana przez walczących w imię potrzeb wojskowych. Stąd hierarcha nawoływał do poszanowania godności ludzkiej i umożliwienia dostarczania wsparcia poszkodowanej ludności cywilnej szybko i bez przeszkód. Ponadto powtarzał apele papieskie o jak najszybsze zawieszenie broni w Izraelu i Palestynie, uwolnienie zakładników oraz rozpoczęcie procesu dialogu. W Hongkongu trwa trzecia edycja konferencji chrześcijańsko-taoistycznej. Zdarzenie zgromadziło wyznawców wspomnianych religii i uczonych z wielu krajów świata. Odbywa się pod hasłem kultywowanie harmonijnego społeczeństwa przez dialog międzyreligijny. Zarówno taoizm, jak i Kościół podzielają wartości miłosierdzia, prostoty i niedążenia do światowych sukcesów, mówi Radiu Watykańskiemu kardynał Stephen Chow, biskup Hongkongu. Filozofią i wizją religii taoistycznej jest wspieranie ruchu świata w kierunku pokoju i jedności. Dla taoistów ludzkość i droga, o której my mówimy Logos, pozostają w komunii. Mamy nadzieję, że dzięki tej konferencji nasz Kościół katolicki i religia taoistyczna w Hongkongu i Chinach pokażą, jak religie mogą podać sobie ręce, aby stać się konstruktywnymi partnerami w budowaniu naszego społeczeństwa. Dzięki naszemu wspólnemu duchowi miłosierdzia i służby dla Hongkongu i Chin, mamy nadzieję, że wartość i znaczenie religii zostaną bardziej docenione w Chinach.